Jego przeciwnik pochodzi z Będzina. To bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy George'a Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali w London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Balickiego, a jest nim... Michał! Siema, witam wszystkich. Jadę właśnie na bazę odebrać, rozliczyć się ze Ślązakiem. Jest sobota. I jeszcze muszę podwiozłem jedną lawetę naprawić. Teraz muszę Ślązaka, lawetę musimy zawieźć, a odebrać już tamtą po serwisie. Taka robota jest, mój kumpel ze mną. Kumplu, przyjacielu. Co jest, mój kumplu? No, przyjaciel, tak? Śpiący jesteś? Jedziemy do pana Ślązaka, chłopie, no. Tak. Chłopaki, Zenek już wrócił, ale jedzie na rozwózkę. Ślązak się rozwiózł, Grzesiek gdzieś tam się rozwozi. I Patryk był wczoraj. Number one wyszedł Patryk. Są za ready, tylko nie wie, że lawetę trzeba wziąć, kurwa. Wypada mi te. Grzesiek! Ty, dawaj lawetę, pojedziemy ją zabić od razu. Co? Dawaj lawetę, pojedziemy ją zabić, ten ręczny zrobili tom. Dlatego mi chodziło, żebyś poczekał. To dawaj za mną, tylko no, muszę odczepić. Dawaj za mną, a wrócimy tamtą drugą. Nie ma lekko. Powiedz mi, kawkę robimy, jechać już kupić? Dobra, to jadę na... Co, umiesz otworzyć? Umiem otworzyć, odmarzły, kurwa, pięknie chodzą, łopie. Jak nowe! To jadę po kawy, nie? Dawaj. Się mówi miód malinka. O jest dobrze. Co jest, przyjacielu, mój mały? To jest, mój mały przyjacielu. Wszystko dobrze u ciebie, kumplu? Jakiś smutnawy wyglądasz mi. Ej, pokaż nam łepetynę. Ej, kumplu, jaki smutnawy jesteś, mój staruszku, żony, ty mój staruszku. No, no i kumplu. Kumpel, były wspólnik, M pozdrawiam, kupił takiego stafika półtorej roku wcześniej, czy rok albo półtorej, jakoś tam. No i właśnie przez niego kupiłem też, pojechał kiedyś kupić drugiego, nie miał dwa, bo chciał hodować, a w końcu się rozmyślił. Ale pojechał kupić drugiego, no ja mówię, że też sobie wezmę kiedyś, no i powiedział mi, kupuj tego innego, z innej hodowli, nie, no żeby mógł się w razie czego miksować tamten jego z drugim. I pojechał i mówi, tutaj jest jeden, chcesz? I mówi, a tam był, nie, są, ma jeszcze stafiki dla ciebie, chcesz? I tam było kilka tych stafików,
Mówię, kurde, nie chcę, mówię, weź jakiegoś, którego ci wziąć, bo już jestem. No i taki był, taki ciapuś bitny, taki, jeden taki był, taki smutny leżał. I mówię, taki wydawał się najsłabszy z tych wszystkich. I mówię, dobra, weź mi tego takiego ciapka, taki ciapuś. A że używało się często słowo ciapuś, mówiąc na ciapków, ciapki. No to tak jakoś się te słowo używało i mówię, dobra, to będzie ciapuś. I w ten oto sposób ciapek został kupiony i jest ciapkiem. Tak. Powiedziałem twoją historię, no. No. Tak. Tak, mój kump. Ty, mój kump. Nawet zrobił Sharon, czyli to jest trójka, bo nazywam 1, 2, 3. Trójkę zrobił. Locki olej, czujniki, bo jeszcze się przywiozłem, bo nie było czujników. Klocki do tyłu jest naręczny, elektryczny. 1000 zł klocki, ale załatwiłem sobie gdzieś tam troszkę taniej. Ale ogólnie 1000 zł. No i teraz tu dokończyć, bo linka poszła, już to za kabla, wiecie, poszła linka i jeszcze zacisk chyba, coś takiego. Albo zacisk, albo tarczę, kurde, nie pamiętam, już coś tam kupiłem, wszystko w każdym razie ma. Chyba tarczę, kurwa, wiecie. No, wszystko kupiłem, ma i dzisiaj to zmieni, jutro to zmieni. Ale już mu zostawiam samochodzik. Czemu nie spadnie? Bo ręcznego nie ma. Ja ją mam, półtorej roku też raz jechałem. Kurde, ja mnie ten kaszer robię. Czuć nowość. Zrobione klocki i olej. Zapisałem sobie to. No i jak znam życie, to zapomnę, gdzie zapisałem. I tyle będzie z tego. O, już się Ślązak zakopał. Musi on rozbiegnąć. O, jedzie. Jeszcze tak. Na 100%, to jest na 100. Rozliczę się ze Ślązakiem, pojadę do domu i zadzwoni mi zamek, że już jedzie. W międzyczasie może przyjedzie Grzesiek, także nie wiem, czy to w ogóle se namiotu, kurwa, nie rozbić na tej bazie w weekend. O, jeden dzwoni. Coś to się chciałem Ślązaka zapytać, no dobra, już chyba wiem co. Załatwiłem ze Ślązakiem. Jadę jeszcze kupić parę pierdół mnie. Znaczy nie wymyślił, tylko powiem wam, przypomniał, miałem kupić i zapomniałem. I może jeszcze dzisiaj mi zrobi ten. Tarczę ma zrobić, zaczep i linkę do ręcznego. Może to jeszcze dzisiaj ogarnę, to tam pojadę. Wycaluję znowu za to. Ale co zrobi takie życie, kurde, samotnego wilka McQueena. To jest piękny Będzin, pokazuję wam miasteczko, pięknie tu jest. A tu się zaczyna zaraz Sosnowiec, jest jeszcze gorzej. Autobus się nie pierdoli, jedzie.
zakopali się na bazie. Macie przyczepkę? Nie ma, co? Jest stary, stary, ale jary, jak tata. Dobry. Ogarnąłem lawetę, bo Patryk nie, trochę nie posprzątał. Ci oni kurwa są. Niedziela, godzina 4. Jadę do Zenka. Coś tam zaś kombinuję ze światłami. Kurde, nie wziąłem. Aj, muszę się cofnąć, nie wziąłem jednej rzeczy. Dobra, wolał to. Jadę do Zenka. Coś tam ze światłami znowu kombinuję. Zenek jest z elektrykiem, tylko że się na tym nie zna. Co nocnie temu inne światła świecą. Później przyjeżdża nowy kierowca na parę kółek, taki znajomy. Muszę mu tam jeszcze parę rzeczy wytłumaczyć i... przyjeżdża Ślązak, czyli jedzie, nazwijmy go nowy, później jedzie Zenek i Ślązak i nowy foto leci. Byłem rano na bazie, coś tam musieliśmy przy tej lawecie zrobić, patrz jak niebiesko jest, ej. Coś tam przy tej lawecie musieliśmy zrobić przy haku, ale ogarnięte. Tyle, olej zmieniłem w weekend, mi kolega zmienił jeszcze w tamtej. Także mam już po pierwszym oleju, ma najechane 15, ale już olej zmieniłem przy pierwszym, to już nawet starczy. No i później muszę zmienić przy 50 u nich. W razie jadę do Zenia. Zeniu Electric. Kaszel mnie kurwa męczy, tak? Powiem wam, że rano jak wstaję, to jest ciężko, kurde. Aha, słyszeliście, że do rezerwy musimy, że rezerwowi będą się zgłaszać, jak się nie zgłoszą, to 3 lata. No i pięknie, jest paliwo po 5, dobrze mówi chłopak. Co jak co, ale nie skłamał, choćby się pomylił, to prawdę powie. Do wojska, także mamy być gotowi wszyscy. Dobrze jest, będziemy walczyć za ich ojczyznę. Bo chyba nie za naszą, kurwa, bo nasza to nie trzeba. Odbieramy ze stajni mechanikowej. Czy tu Zeniu wyjedzie? To jest pytanie. Bo na dzień dobry nie musiał ciągnąć. Słabo to idzie. Jest najgorzej, akurat go przyblokowali, wiedzie czy nie wiedzie. O, jedzie czy nie wiedzie, kurwa. Dobra, wyjechał. Zenek jest sprytny, kurwa, lis. Idzie przede mną jakaś lawetka. Lekko jest skrzywiona, wam powiem. Lekko się skrzywiła, wiecie. Traktorek na lewo załadowali. Teraz ją skrzywiło. Dobra, chłopaki jadą. Czekajcie się, kurde, kurczę. No dobra, się ze mną.
Baza jest udana, fajnie, bo zawsze można mieć przygodę. Fajnie się zakupuje, kurwa. Trochę miałem zajęć, powiem wam, no nie miał najprostszego wyjazdu, ale kiedyś tu sam skusiłem obrysówkę, także rozumiem go doskonale. Ślązak jest jeszcze pod Ślązaka, jest to Bol, klasyk Bol. Jak co dzień. Co tam się dzieje? Grzesiek wyjeżdża jutro, bo laweta idzie na... Aha, Webasto. Webasto muszą naprawić. Mi kiedy jak nie teraz, najlepsza pogoda na to. Jak nie jest tłuste, to powinno być, nie? No, tylko wycierasz na tip-top. Beza, chcesz to dawać, to wyjeść potem przyczepką, to ci... Aha, tam ci dałem ten, wiesz, tą kalamitkę, czy jak to się mówi? Do tego, wiesz co to jest, nie? Do tego smaru, nie? Włożyłem przyczepkę, wiesz? Żebyś wyjechał, jak chcesz, to cię wyciągnę, bo nie wiem, czy wylecisz, kurwa. Ten majster już nie umiał już wyjechać z tego, wiesz? Ze stacji, nie? Ledwo. I tak się, kurde, łamie, że ci powiem, że... Pięknie, tu będzie. No i dobrze. Tak się łamie, że jakby był pełny, to by pourywał, to by złamał dyszel, kurde. Dobrze będzie? No, kurde, wiesz co, na drzwi... Nie wiem, czy przy mnie ci powiem, czy nie wolałbym na drzwi, żeby było. Bo to tak trochę tak jakby wygląda, jakby było... Niesymetrycznie. Ale na drzwiach to mi stało problemy, czym boisz? No wiem. Może dawaj. Mamy tu. Dobrze. Co leci z drugim, robisz? Jak dyszel wygląda na nim, na takim samochodzie? Spokojnie? Nie. Będziesz musiał nam auta zmienić na zimę. No, każdy po jednym i będziecie z dwoma jeździć, opie. Samym se w trasę pojechał randżem, ci powiem. No spokojnie, tam mam tą przejściówkę gdzieś mam, tylko kurwa, nie pamiętam gdzie, wiesz? No. Czekaj, mam ten, bo Zenek mi, ten mi kupił. Zeniu kupił tą zapalniczkę. To trochę potopi to może. Kurwa. Powiem ci, jest ogień bogaty. No czekaj, bo ten palnik. Daj, czekaj. Kurwa. Zenek, coś ty to kurwa kupił. No. Prawie świeci. Dobra, to wejdzie pod ciśnieniem, jak zajebie Ślązak. To wejdzie i tak, Ślązak. Działa, ale chyba tylko w bardzo sprzyjających warunkach to działa. W sensie w domu, jak nie wieje. Fajnie, miałem być godzinkę, zeszło 2,5. Kończę tą smutną opowieść wigilijną. Kończę tą... Życzę wam szczęśliwego tygodnia. Mam nadzieję, że będzie ok. Odezwę się za tydzień, może jakiego live'a zrobimy. 100 pytań do Michaela, czy coś takiego. Pozdrawiam serdecznie, Piona.